Chcę dzisiaj, przyjaciele, mówić o wydarzeniu taki nowy cykl zatytułowany Czy wiesz co masz? Objawieniu Jana 2:25 jest napisane tak. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. To jest wytycz na Boga. Trzymajcie się mocno tego, co posiadacie. Nie czegoś tam, tylko tego, co posiadacie. On nie mówi tak, trzymajcie się mocno Chrystusa. Zauważacie to? On nie mówi tak, trzymajcie się mocno życia wiecznego. Trzymajcie się mocno czegoś tam innego. Trzymajcie się mocno tego, co posiadacie, on mówi. Aż przyjdę, do końca. Posiadanie to jest fakt władania czymś i bycie właścicielem tego czegoś. To jest posiadanie. Mówi tak, trzymajcie się tylko mocno tego, czym władacie i co jest własną własnością. Czy też odwrotnie, co jest własną własnością i czym władacie. I w objawieniu Jana 3:11 jest napisane, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony swojej. To, co posiadasz, jest tym, co stanowi podstawę twojej egzystencji. To, co posiadasz, to, co masz, to jest podstawa twojej egzystencji. Trzymaj się tylko mocno tego, co posiadasz. Jedyna wytyczna Boga do tego, aby twoja egzystencja tutaj na ziemi, bo to jest aż przyjdę, czyli to jest w ogóle temat życia teraźniejszego, aż przyjdę. Czyli jedyna wytyczna Boga, jak tutaj na ziemi odnieść sukces, to trzeba trzymać się mocno tego, co się posiada. Czyli to, co jest twoją własnością, to, czym władasz. Bo to jest twoja spuścizna, ty nic nie masz więcej. Może mówią tam, mam Chrystusa. Nie? To są, ja już będę to zawsze powtarzał, ale chcę, żeby jeszcze może u kogoś coś tam zgrzyta w środku. To nie ma znaczenia w tym wypadku, bo Bóg nie działa z zewnątrz. Bóg nie przychodzi do kogoś i mu, kurczę, nie rozstawia w ogóle życiowej planszy z szachami i nie robi rozgrywki za niego. To nie ma takiego Boga w ogóle. To jest Bóg w wyobraźniach ludzi, w religii. Wiecie, o co chodzi. Takiego Boga po prostu nie ma. Bo ludzie wierzą w jakiegoś bałwana. Wierzą w Boga, który do nich tam przychodzi i za nich te życie przeżywa. Rozumiecie? Takiego Boga wierzą. Nie? A ten Bóg mówi, trzymaj się mocno tego, co posiadasz, czyli coś, co jest twoją własnością. Twoją własnością. Czy Bóg jest twoją własnością? Nie jest. Zgadzasz się ze mną? Czy ty władasz Bogiem? No nie władasz. A posiadanie, tak, to jest fakt władania czymś, i bycie właścicielem tego czegoś. To idąc po linii logicznej, ten werset, ani ten drugi nie mówi o Bogu. Ten posiadanie. Co masz? Teraz ludzie wierzą, mam Ducha Świętego. Koniec. Boga mam Boga w niebie, mam Ojca w niebie, mam Zbawiciela Jezusa, mam to wszystko. Nie, no nie masz. Ty używasz tego sobie na różnych odcinkach, tam użyłeś, to zależy, a to nie jest w ogóle coś, co ty posiadasz, to nie jest twoja rękojmia. Jaka to jest twoja rękojmia? Trzymaj się mocno tego, co posiadasz, mówi Bóg. A nie mnie. No się Boga trzymasz, to znaczy, że się Boga trzymasz. W ogóle wiesz, że rozgrywka jest w głowie. To jest dokładnie to samo, co iluzyjna wiara w słup betonowy, że ci on pomoże. No tyle słup jest.
Są ludzie, którzy wierzą w jakieś tam bałwany, w słupy, drzewa, skały i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Idą się modlić do skały, walą głową o skałę, zrzucają dziewicę ze skały i myślą po siebie, coś tutaj się ukręci w tym wszystkim. I się nie ukręci. Nic się nie ukręci. I nic się nie ukręci przez to, że będzie się miało w głowie mentalność, że twój sukces na ziemi zależy od Boga. Bo nie zależy. To jest w ogóle życzeniowe myślenie, myślenie cienkich umysłów, rozumiecie? Myślenie ludzi, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co mają. Tak myślą, a potem to rozpropagowują. Wiesz, o co chodzi? Boga się trzymaj. Nie, czasami ktoś życzy, mam rodziny, czy ktoś, ale to życzy, żeby się trzymał Pana. Ja nawet nie odpisuję, wiecie. Trzymaj się Pana. No jak się Pana trzyma? Za co? Nie chcę mi się o tym rozmawiać nawet, bo to są absurdy. Bo Słowo Boże, jeśli w ogóle ludzie, zobaczcie, czytają ludzie Biblię, mówią, to jest Słowo Boże. No dobra, jak jest, to weź go posłuchaj. Bo ja mimo tego, że nie uważam, żeby Biblia była Słowem Bożym, to i tak w ogóle to, co tam jest napisane, rozumiesz, to biorę bardzo poważnie. Tam są szeregi wytycznych Bożych, szeregi prawd opisanych. Tak? Trzeba być w ogóle jakimś arogantem, żeby po prostu powiedzieć, nie, to jest nieważne, to jest cholernie ważne. To jest najważniejsza książka, jaka jest. Nie ma ważniejszej książki. To w tej książce jest zawarte najwięcej w jednym miejscu różnego rodzaju prawideł Bożych. Trzeba się umieć w ogóle z tego korzystać. Ale co? Trzymaj się tylko mocno. Jak się trzymaj mocno? Zobacz, to co posiadasz jest inwestycją pod wieczność. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Czyli to co masz, to co posiadasz, to jest inwestycja pod wieczne nagrody. Dostaniesz nagrody za to, że prawidłowo spożytkujesz to co masz. To, co masz, to musisz prawidłowo spożytkować. Jak ty, co ty chcesz spożytkować? Co ty chcesz w ogóle spożytkować? Bo ty musisz mieć w ogóle jakiś asortyment. Jakiś asortyment. Ty z czegoś musisz wziąć, rozumiesz, o co chodzi? Że on wydaje owoc. Ja mówię, żeby był owoc, to musi być drzewo. Nie ma czegoś takiego, że idziesz, że ciebie jabłko wisi w powietrzu. To jest drzewo. Ale to jest mało. To drzewo też nie wisi w powietrzu, tylko jest wkorzenione w ziemię. Zobaczcie, jaki związek w ogóle. Owoc wisi na drzewie, drzewo przyspawane do ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? I tak można by sobie iść dalej w ogóle, nie? Żeby wydać owoc, trzeba mieć w ogóle z czego ten owoc. Owoc Ducha Świętego, nie? No Duch Święty nie owocuje. No nie owocuje, on szta... no Duch Święty owocuje. No Duch Święty, tak samo jakbyś powiedział, Duch Święty dojrzewa, Duch Święty się zmienia, Duch Święty rośnie. W ogóle ludziom się pokrzeniło. Duch Święty jest kompletny. Kompletny. Nie jest stary ani młody, bo jest wieczny. Rozumiecie? Nie ma początku ani końca. Nie dojrzewa, nie starzeje się, nie młodnieje. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle Duch Święty jest, ja jestem, bo się przydał, ja jestem. Jestem, jestem. Jestem. Tam nawet nie mam powiedzieć jaki. Bo to już jest głupie pytanie, jaki jest Bóg. Fajnie kiedyś, jak takiego tutaj zaprosiliśmy księdza nawróconego na spotkanie z liderami. I on taką fajną rzecz zrobił. Przyszedł i napisał w ogóle Bóg. No nie? No tak. Jak już się napisało to słowo Bóg tylko, no nie? To już zubożyliśmy Boga. Bo to nawet nazwanie Boga, rozumiesz, jeśli dogłębnie spojrzysz na prawdę Bożą, to nazwanie Boga to jest bluźnierstwo. To jest nazwanie Boga. Wiecie, dlaczego Bóg nam się przedstawił?
Wiecie dlaczego? Dla nędzy naszej. Przez naszą nędzę. Przez nędzę naszych dusz. To trzeba było się przedstawić nam. Rozumiecie? Bo Boga nawet nie można nazwać. Nagrodę otrzymujesz nie za to, co Duch Święty w tobie wyprodukuje. Ludzie by chcieli się, nawróciłem się, mam Ducha Świętego, on teraz będzie rodził we mnie owoce. A mówię, a ty co będziesz robił? Leżał do góry koła mikro. Taki dyks jest. Nawrócił się, Duch Święty zamieszkał, owoce wydaje Duch Święty. Teraz ja leżę, on wydaje owoce, taki mamy team. Nie. Nagrodę otrzymasz za to, że prawidłowo spożytkujesz to, co masz. Gdy się fizycznie urodziłeś, urodziłeś się już z potencjałem. Potencjał to jest zespół możliwości jakiegoś człowieka. Urodziłeś się z potencjałem. Potencjału nie otrzymałeś po nowym narodzeniu. Z potencjałem się urodziłeś. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, urodził się z potencjałem. Co to jest potencjał? Unikalne cechy osobowości, po pierwsze. Unikalne. Po drugie, talenty. I po trzecie, unikalne cechy fizyczne. To jest potencjał. Na to się składa potencjał człowieka. I człowiek się rodzi z takim potencjałem. Co to są unikalne cechy osobowości? Najpierw. Kilka elementów. Po pierwsze jest to stopień umiejętności przystosowania emocjonalnego. Stopień umiejętności przystosowania emocjonalnego. To można rozwijać, ale ja teraz nie mówię o rozwijaniu, tylko mówię o tym, co człowiek ma, kiedy się rodzi. Stopień umiejętności przystosowania emocjonalnego. Są różni ludzie i mają różne formy przystosowania emocjonalnego. Jedni są bardziej cholerykami, inni są bardziej jacyś spokojniejsi. Różni. Rozumiecie? Po drugie, w tych cechach osobowości to jest stopień umiejętności przeżywania emocjonalnego. Jest przeżywanie emocjonalne. Jedni przeżywają coś bardzo mocno, inni w stonowany sposób. Często w kościele ludzie próbują się dociągnąć jedni do drugich. Albo ty tak to przeżywasz. Mam takie emocje. A ja tak nie przeżywam, też chcę tak przeżywać. A czemu chcesz tak przeżywać, jak ja? Ty masz takie emocje. Przeżywaj sobie nimi na maksa, będziesz cholernie szczęśliwy. Rozumiesz? Nie próbuj przeżywać tak jak ja, bo się spalisz, to cię zniszczy, bo to nie jest cecha twojej osobowości. Kolejna rzecz w osobowości to jest stopień odporności na negatywne emocje. Jedni mają taki stopień, a inny inny. Są tacy ludzie, którzy się rodzą, nie wiem czy wy, na przykład ja miałem kolegów różnych. I miałem takiego kolegę Roberta. Robert to był taki człowiek, od dziecka go pamiętam, jak tam dochodziło do awantur różnych tam na tym podwórku, zabieraliśmy sobie zabawki i tak dalej, to Robert dostawał łopatą w łeb, zabierano mu wszystko, a Robertowi jakoś ciśnienie skakało. Ja nie rozumiem. Ja walczyłem o te swoje rzeczy jak lew. O te moje krapeczki, o te człowieku łopatki. Rozumiesz, o co chodzi? Zab-
zabranie mi kratek czy łopatek, to była wojna. Wojna to był piach w oczy, rozumiem, o co chodzi, i rzut. Moje kraki. Robert nie. Roberta mogłeś przyjść, pacnąć łopatką, zabrać mu, a Robert nie szedł się do ciebie bawić zabranymi przez ciebie zabawkami. W ogóle szok. Ktoś powie, patologia. W ogóle nie, bo jeszcze nie weszliśmy w patologię, byliśmy za mali. Za mali byliśmy. Rozumiecie? W ogóle Robert taki był. Jemu nie przeszkadzało to. Jemu nie przeszkadzało, że ktoś go tam za ucho pociągnął, coś mu zrobił. On się nie gniewał na ludzi. Rozumiesz? Jak się pogniewałem, to się odgniewałem w przyszłym roku na kolegę. Na przykład. Robert nie. Różny stopień odporności na negatywne emocje. Następnie stopień odporności na stres. To jest wmontowane w osobowość. Czy można wypracowywać? Można później. Ale generalnie są ludzie, którzy szybciej się stresują, a inni wolniej. Ktoś powie, no to jest negatywne, że ja się szybciej stresuję. To zależy od tego, jakie życie prowadzisz. I to jest bardzo ważne, jak się potem to życie wybiera. Rozumiesz, o co chodzi? Dzisiaj tylko będę mówił w ogóle o tych rzeczach, które się w tym mieszczą. Następnie to jest stopień otwartości na społeczeństwo. To się mieści w osobowości. Jedni ludzie są tacy, że bez żadnego problemu wchodzą w interakcje społeczne od dziecka. Inni muszą się, kurczę, tego uczyć, żeby się z kimś dogadać w życiu. To nie czyni człowieka gorszym czy lepszym. To czyni człowieka innym. Innym. W ogóle na marginesie musicie jedną rzecz wiedzieć o dzisiejszych czasach. Dzisiejsze czasy wyciskają kłamliwe piętno na ludziach. Bo w dzisiejszych czasach lansowane są pewne formy osobowości, a pewne nie. I to jest błąd. Może nie błąd, ale oszustwo. Bo dzisiaj, jak ktoś się nie umie dobrze przypychać łokciami, rozumiecie? To jest spychany na margines. Mówi się, to ty się nie nadajesz do życia. To jest nieprawda, że się nie nadaje do życia. To jest nieprawda, że on się nie nadaje do życia. Powiedzieć wam, co jest prawdą? Że miasto pochodzi od diabła. To jest prawdą, a nie to, że ten gość nie umie się przypychać rękami, bo on, gdyby żył 4000 lat temu z tą osobowością i miałby swoje pole i swoje krowy, rozumiecie, o co chodzi, i tam by sobie żył i swoje dzieci uczył, to byłby świetnym w ogóle rolnikiem, świetnym w ogóle, rozumiecie, o co chodzi, choćby polował sobie na luzie, nie przypychałby się łokciami, bo tego by nie było potrzeba robić. To dzisiejsze czasy są chore i diabelskie. To miasta pochodzą od diabła. Nazywam miasto, mówię ogólnie pod tytułem zgromadzenia ludzkie. A nie, że te osobowości są nie okej. Są okej. Bo osobowość każda jest okej. Następnie to jest stopień otwartości na doświadczenia. Jedni ludzie są bardziej otwarci na doświadczenia, inni mniej. Jedni chcą być podróżnikami. Ja od dziecka siedziałem na mapach. Dla mnie w ogóle podróżowanie było normalną rzeczą, przemieszczanie się, podróżowanie, to była normalna sprawa. Mapa, w ogóle siedziałem na mapie. Jak ja zobaczę na przykład, że moje dzieci się nie interesują mapami, ja mówię, kurczę, nie obchodzi was mapa? Czasami siedziałem, zadając z Wiktorem, mówię, chodźcie coś pokażę, tak mam. Atlas Wielkopotrzebny, ja mówię, zobacz, a on, ale co? Ja mówię, no wiesz, Ameryka, Australia, w ogóle Afryka, no... Zero reakcji. Tylko to nie obchodziło, wiesz, ja w swoim wyobrażeniu latałem między tymi kontynentami, byłem w tych różnych miejscach, wiesz, o co chodzi? Jakby mentalnie przystosowany do tego, żeby mieszkać wszędzie, wejść w każde środowisko. Ale nie każdy taki jest. To jest kwestia przystosowania społecznego.
Dzisiaj się szykanuje ludzi, oczywiście są izolacje, ja nie mówię, teraz nie mówię o patologiach. Są ludzie wyizolowani, patologicznie itd. Ale generalnie są osobowości, które niekoniecznie chcą cały czas przeć na relacje w społeczeństwie. W ogóle, bo ich to nie kręci, a innych to kręci. Bo mają takie osobowości. Tacy się urodzili. Dalej. Rodzaj nastawienia do społeczeństwa. Kolejna rzecz w osobowości człowieka. Jakie mam nastawienie do społeczeństwa? Czy społeczeństwo dla mnie na przykład jest bardziej zagrożeniem? Czy społeczeństwo jest bardziej przyjazne? Rozumiecie? To jest bardzo różnie w osobowościach. I znowu to bardzo dużo zależy od tego, jak człowiek sobie wybierze życie. Na przykład człowiek, nam daje przykład taki, który bardziej społeczeństwo odbiera jako zagrożenie, rozumiecie? No świetnie się sprawdzi, kurczę, jako żołnierz na froncie. Rozumiesz, o co chodzi? Dużo lepiej się sprawdzi jako żołnierz na froncie, niż człowiek, który społeczeństwo odbiera jako braci wszystkich. On miał trudniej. Bratów bić bagnet. Tam to będzie miał łatwiej. Następnie stopień poziomu wytrwałości dążenia do celu. Są ludzie, którzy mają bardzo dużą wytrwałość w dążeniu do celu. Ogromną. Ich w ogóle w żaden sposób nie zatrzymasz. Oni w ogóle jak idą, jak przecinaki, mają cel i idą. Inni potrzebują menadżerów życiowych. Są bardziej w stanie się rozłożyć życiowo w jakimś elemencie, coś zbudować i poszukują kogoś, kto ich przepchnie z tym. Potrzebują kogoś. Rozumiecie? Lepiej się stacjonarnie obudują w życiu. Łatwiej im to przyjdzie. Nie lubią długofalowych działań, jeżeli chodzi o cele. Byliśmy kiedyś u takiego małżeństwa w Irlandii. Wierzący ludzie. Mieli chyba wtedy 8 dzieci. A chyba 9 było w drodze. Wszystkich 8. 8 wszystkich. I oni, tam przede wszystkim ta matka. Ja tam myślałem, no to jedziemy, tam usługi mamy w Irlandii, głoszenia różne. Mówię, wow, taka rodzina tutaj pewnie w ogóle będziemy mogli tutaj pociągnąć do działań. A ona nam ciągle mówiła o dzieciach. Ona się cieszyła na te dzieci. Człowieku, siedzimy w domu, nie rozmawiamy o ewangelizacjach, o tym tutaj robić w tym Dublinie czy gdzie indziej. Tylko w ogóle się cieszy, tu dzieci, tu są takie małe stópki, a tu są takie rzeczy, a tu są takie rzeczy. W ogóle ona ciągle chciała mieć dzieci. Dzieci. Ja sobie myślę, kurczę, blady, no. Ja nie mam pół tego, co ona w głowie. No my, dziećmi bym się otoczył, te dzieci na mnie, ja na nich, tak byśmy siedzieli w tej kupie wielkiej. To nie jest moja osobowość. Rozumiesz, o co chodzi? Nie moja, ale czyjaś może być. Ta kobieta, ona była rozwinięta na poziomie w ogóle stacjonarnym, ona nie miała wielkich celów. Ja tam przyjechałem, gdy kurczę, ewangelizujemy Polonię w Irlandii, kurczę, plany takie, tutaj to, tutaj tamto. W ogóle ona ma dzieci. I koniec. Ktoś mówi, jaka nieduchowa kobieta. Nie duchowa kobieta. Prze dużo duchowości, żeby ośmiu rodzić i wychować. Bardzo dużo duchowości trzeba. Tutaj chodzi o to, że jest inna osobowość. Inna. I ostatnia rzecz związana z unikalnością osobowości to zdolności egzystencjonalne. Są ludzie, którzy
wspaniale sobie są w stanie poradzić w życiu z każdą sytuacją. Z każdą, to życiowi MacGyverzy. Gdzie się nie znajdą, tam zadziałają, zbudują, skonstruują coś sobie, a inni tacy nie są. I oni nie są gorsi. Trzeba im w czymś pomóc, a weźmiesz takiego człowieka, bierzesz do życia i on ci życie wypełni. Ty będziesz tym MacGyverem życiowym, a on ci życie wypełni, ten drugi człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? I masz wypełnione życie. Po prostu nie byłeś wypełniony do tej pory, nie miałeś wypełnionego życia. Ale wszystko potrafiłeś zrobić, w każdej sytuacji sobie potrafiłeś poradzić. A teraz bierzesz tego człowieka, ten człowiek, on w ogóle dla ciebie jest. I teraz na przykład pisałem o taki artykuł o powołaniu. Napisałem, że na przykład są ludzie powołani tylko do jednej rzeczy na świecie. Albo do jednego człowieka. Wyobrażacie to sobie? Że jesteś narodzony z Bożego Ducha, jesteś powołany do albo tylko do jednego czasu, albo do jednego miejsca, albo do jednego człowieka. Na przykład do pomagania jednemu człowiekowi. Tak jest powołanie twoje. Ty tutaj szukasz, jakie ja mam powołanie. A Bóg mówi, no weź mu pomóż. Wielu ludzi, nawet u nas w kościele, powiedzmy, mogą sobie zadać pytanie, do czego ja jestem powołany? A może ty jesteś powołany, żeby w ogóle być w mojej służbie? I żeby mi pomagać. A inny będzie powołany do tego, żeby jechać na drugi koniec świata i kościoły zakładać. Z tego samego kościoła. A ty będziesz powołany, żeby mi pomagać do końca życia. I wiesz co? W tym będziesz najszczęśliwszy. I każda pomoc dla mnie będzie ci przynosiła taki sukces życiowy, będziesz tak wypełniony Duchem Świętym, jak tamten zakładając kościoły na końcu świata. Ten sam poziom szczęścia osiągniesz. Ten sam poziom. Tylko trzeba to zaakceptować. I w ogóle chcieć tam zajrzeć. Rozumiesz? To są kwestie osobowości. Dalej, mamy talenty. Co to są talenty? Krótko powiedziawszy, to są zdolności wybitne. Ponadprzeciętne. Ja umiem coś narysować na przykład kwiatek. A Mateusz maluje obraz. Ja czasami, jak on maluje obraz, to ja się muszę zorientować, o co chodzi w obrazie. A co dopiero? Mateusz, ja też. A co dopiero namalować obraz? Talent to jest zdolność wybitna. I w część potencjału, oprócz osobowości, wchodzą zdolności wybitne. I one są bardzo różne. Talenty to są rzeczy bardzo, bardzo, bardzo różne. Tego nie można zliczyć, w czym są w ogóle talenty. Zobaczcie, są ludzie, którzy robią wybitnie jakieś rzeczy. Rozumiecie? Ale te rzeczy są jakby niszowe. I oni mówią, kurczę, no to jest takie za małe, bo ten to ma taki potężny talent. Nie mierzy się talentów. Rozumiecie? Bo ktoś jest muzykiem i robi muzykę. I teraz on robi tą muzykę, wkłada w to wszystko, całe swoje serce. I gwarantuję ci, jak on ma talent do robienia muzyki, teraz weźmiemy sobie skalę. Od 1 do 10 skala, że na każdym z tych poziomów, każdy z tych poziomów jest wyższy niż poprzedni. I na przykład jesteś muzykiem na poziomie numer 3. I teraz na poziomie numer 3, bo 0 to jest w ogóle, że jest ta przeciętność. Rozumiesz? Ty nie jesteś przeciętny, jesteś ponadprzeciętny, robisz muzykę na poziomie 3. Włożysz to całe swoje serce, gwarantuję ci, że osiągniesz sukces. Osiągniesz sukces. Jakiś sukces osiągniesz. Jest taki raper u nas w mieście. Małe miasto. Mamy takiego rapera. Ten raper
silnie siedzi w temacie naszego miasta. To jest raper dla naszego miasta. Wszędzie, gdzie są jego w ogóle nagrywki na YouTubie, to jest nasze miasto, w ogóle informacje, w ogóle facet taki jest. W tym mieście jest znany, działa w lokalnym klubie, w ogóle nigdzie dalej się nie wynurza. Jest szczęśliwy, zbudował sobie audytorium. Jest on zadowolony, są zadowoleni ludzie, którzy go słuchają. Rozumiecie, o co chodzi? Jest na jakimś poziomie muzycznym, ale jest ktoś na poziomie 10 i zdobywa w ogóle setki milionów. No bo jest na poziomie 10. Ale ten, co jest na poziomie 3 i ten, co jest na poziomie 10, mogą osiągnąć ten sam poziom szczęścia życiowego. Mogą osiągnąć ten sam sukces dla siebie. Bo sukces jest niezmierzalny. Nie można sukcesu z sukcesem zmierzyć. Dla jednego sukcesem jest to, dla drugiego co innego. I kiedy osiągasz sukces, to nie znaczy, że osiągasz mój sukces. Tylko twój. Twój. Rozumiesz? Stąd nie porównujesz się nigdy do nikogo. Bo potencjał, w nim osobowość i talenty są unikalne. I trzecia rzecz w potencjale, cechy fizyczne są również unikalne. Unikalne. I ludzie stają w ogóle przed lustrami i mówią, taki jakiś jestem. Ja mówię, jaki jesteś? Unikalny. Taki się urodziłem jakiś. Nie jakiś, tylko dobry. Wykorzystaj to, zrób coś z tym. Zrób coś z tym potencjałem fizycznym, który masz. Wykorzystaj go. Na przykład wygląd wykorzystaj. Jak mam wykorzystać swój wygląd? Zobacz, jak ja wyglądam. Gwarantuję ci, że jest ktoś na świecie, kto jak ciebie zobaczy, to się najara jak szczerbaty na suchary na ciebie. Naprawdę? No. Mówię, bo głębina przyzywa głębinę. Jakaś głębina jesteś. Twój wygląd jest jakąś głębiną. A jaka to jest głębina? Mówię, ja nie wiem, ja nie oceniam głębin. Ale na pewno jesteś głębiną. Jakąś tam głębinę przyzwiesz do siebie. Ona do ciebie się przytoczy. Rozumiesz, o co chodzi? I razem, tak, osiągniecie sukces. Szczęście. Wy razem. I nie będziecie patrzeć na kogoś, tak? Tylko na was. Co się stało? No twój wygląd, rozumiesz, miał tu znaczenie. Nie mów, że nie miał. Miał. Często ludzie mówią, dla mnie nie ma miłości, wygląd nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma. Rozumiesz? Oczywiście, że ma znaczenie. Dla każdego, najbardziej namaszczonego Bożego człowieka, wygląd ma znaczenie. Bo to jest część potencjału człowieka. Potencjał. Biblia Tysiąclecia tłumaczy przypowieści Salomona w ten sposób, 19-14. Dom i bogactwo dziedziczymy po przodkach. A pierwszy list Jana, przepraszam, pierwszy list Piotra 1,18 mówi tak. Odziedziczonego po przodkach złego postępowania. I czytamy też Izajasza 44,2. Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki. Tutaj jest napisane, że potencjał odziedziczymy po przodkach i to może być też coś takiego, że po tych przodkach nie odziedziczymy jakichś wszystkich super rzeczy, bo mogą też być nie super, odziedziczone po przodkach. Jednocześnie Biblia mówi, że to Pan kształtuje człowieka, czyli też potencjał. Na pozór rzeczy sprzeczne. Natomiast fakt jest taki, że potencjał człowieka to pewnego rodzaju miks tego, co włożyli w jego życie jego przodkowie i to, co włożył w życie jego Bóg. To miks. Urodziły
urodziłeś się z takim miksem. Potencjał, który masz, jest miksem. Związany z twoimi przodkami i związany z suwerennym wpływem Boga na ciebie. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Teraz ludzie, ludzie się dziwią, dlaczego na przykład i podejrzewają Boga o niesprawiedliwość. Mówią, dlaczego jemu Bóg tyle dał, a mi nie. Dlatego, że Bóg tutaj nie ponosi żadnej winy, ponieważ ta działka Boża w twoim potencjale jest zawsze doskonała i dobra. Ale to, co jest związane z naszymi przodkami, niekoniecznie jest doskonałe i dobre zawsze. I po przodkach naszych odziedziczyliśmy też różne dziwactwa. Czasami w pewnych okolicznościach nazywamy to przekleństwem pokoleniowym. Bo to się dziedziczy. No nikt mi nie powie, że Bóg, który tworzy ciało, jednocześnie tworzy to ciało podatne na nowotwory. Zgadza się? Bóg nie tworzy takiego ciała. Czyli to, co Bóg dał do ciała, jest doskonałe. Ale jeżeli w poprzednim pokoleniu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta osoba umierała na raka, to człowiek taki dziedziczy pewnego rodzaju geny. Rozumiesz? Taki się rodzi. Między innymi po to jest uzdrowienie. Między innymi po to jest rozwiązanie z krzyża. Nie można mieć do Boga pretensji, że nie mam tego, co On. Też masz ode mnie, Bóg mówi, to, co należy. Ale też odziedziczyłeś pewne rzeczy po przodkach. Nie wszystkie te rzeczy są fajne. Jednak, kiedy całokształt potencjału weźmiesz pod uwagę, to zobaczysz, że i tak posiadasz tyle, aby na tym zbudować swoje szczęście. Bo wielu ludzi mówi, no tak, ja po swoich przodkach odziedziczyłem też różne negatywne rzeczy. Nie szkodzi. Gwarantuję ci, że sprawiedliwość Boża jest taka, że ten element, który włożył w ciebie Bóg, tak, będzie na tyle silny, że zdominuje tamten. Rozumiesz, o co chodzi? Więc się nie przerażaj, że masz różne słabości. Więc się nie przerażaj, że w twojej osobowości nie ma w ogóle, w osobowości, w talentach, w uwarunkowaniach fizycznych, nie ma takiego czegoś wielkiego, jak u kogoś widzisz. Bo masz tyle, aby na tym zbudować swoje szczęście. Dla ciebie będzie to wystarczające. Kompletne. Gdy się narodziłeś z Bożego Ducha, to do tego potencjału, o którym powiedziałem teraz, doszły jeszcze dwie strefy. Po pierwsze, Boże zdolności i możliwości i dar Ducha Świętego. Do tego potencjału. Otrzymałeś jeszcze łaskę i moc. A rozumiesz? Ludzie ze świata tego nie mają. Tego drugiego pakietu nie mają. Mają tylko ten pierwszy pakiet. I na tym pierwszym pakiecie, jak oni osiągają sukcesy, to ty mając te wiadomości, o których ja mówię teraz, i ten drugi pakiet, rozumiesz? Nie masz prawa mieć porażki. Ty nie masz prawa mieć porażki. To nie to, że ty możesz ją mieć, że jest taka alternatywa. Jak ty odniesiesz porażkę w życiu, to ty się będziesz musiał srogo tłumaczyć przed Jezusem. Rozumiesz, o czym ja mówię? Bo ty w ogóle posiadasz taki materiał, że odniesienie porażki, żeby porażki odniósł, narodzony z Bożego Ducha człowiek, który jest prawidłowo poinformowany o prawdzie, to człowiek musi się nastarać. Nastarać się musi.
Bo to trzeba się nastarać, żebyśmy mieli porażkę. Rozumiecie? Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Wierzący ludzie są niesamowici. Na przykład postanawiają wierzyć w swoją porażkę. A! Potencjał! A tam łaska, a tam dary. I tak jestem do niczego. I tak jestem zero. I tak Boże pomóż. Rozumiesz, o co chodzi? Efezjan 4:8. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A zatem to, co teraz masz, to jest taka petarda, którą możesz zawojować świat. To jest petarda. Masz w sobie taką petardę. Masz potencjał twój. Masz drugi zestaw, który się składa z nadnaturalnych zdolności Bożych i darów Ducha Świętego, też, które należą do sfery nadnaturalnej. Masz naturalne i ponadnaturalne na własność. Trzymaj się tylko tego, co nadnaturalne i naturalne znajduje się w twoim życiu, aż przyjdę. Trzymaj się tylko potencjału, który masz. Moich zdolności w tobie i darów Świętego Ducha. Tylko tego się trzymaj, mówi Bóg. Tylko tego się trzymaj. Trzymaj się swojej osobowości. Trzymaj się swoich talentów. Trzymaj się swoich uwarunkowań fizycznych. Trzymaj się moich darów. Trzymaj się moich zdolności. Aż przyjdę. A wtedy dostaniesz nagrodę za prawidłowe wykorzystanie tych rzeczy. Z tego cię będę sądził. Na tej podstawie otrzymasz nagrodę albo nie. Jeśli tego nie wykorzystasz, niestety Wszechmogący mówi, nie mogę pomóc. Po prostu. Bo on sam siebie się zaprzeć nie może, pamiętacie? A więc nie może się zaprzeć słów wypowiedzianych w objawieniu Jana 2:25 i 3:11. On się tego nie może zaprzeć. On nie może zrobić dla ciebie obejścia. Ja wiem, że niektórzy chrześcijanie myślą, że są tacy szczególni. Czasami ktoś przychodzi i mówi, że mam taki szczególny problem. Ja już wiem, że w ogóle już przyszedł, już się tłumaczy. On się tłumaczy, bo masz szczególny problem. Jaki ty masz szczególny problem? Masz nogi na plecach ci wyrosną? To ja bym rozumiał. Się odwrócił, ukonem byli zamachowy, że to będzie, no tak, to rzeczywiście, to trzeba się modlić. Rozumiesz? Ale ty nie masz ogona, nie masz nogi w plecach. Nie masz szczególnych problemów. Nie istnieją szczególne problemy, tak jak nie istnieją szczególne dary łaski. Tak jak Kościół katolicki mówi. Szczególno, kiedyś pamiętam głoszę takiej kobietce, katolicy takiej, ona mówi, no wiesz, masz szczególną łaskę. Ja mówię, nie wiem, szczególną. Taką, Pan tak cię pobłogosławił, dał ci taką łaskę nawrócenia. Ja mówię, co ty chrzanisz? Jaką łaskę nawrócenia mi Pan dał? To Panu do tego. Panu ma zmartwychwstał i stąd poszedł. I dał tutaj Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Takiego Ducha. Tak jak ostatnio mówiłem na biblijnym tutaj nauczaniach, który tak nas pociesza, że naprawdę mówi. Piękne pocieszenie, nie? Ducha prawdy wam tam będzie was pocieszał. Przypomnę wam wszystko, co powiedziałem. Kurczę, blade. Rozumiecie? Tam jest napisane, że się wyżali z wami, pogłaszcze was po plecach, powie, rozumiem twój ból. Nie! On ci dał potencjał, dał ci łaskę i dał ci moc. W ogóle nic nie dostaniesz więcej od niego. Nic i nigdy. Jesteś skazany na te rzeczy. Musisz tego się trzymać. I za to weźmiesz nagrodę. Na tym też zbudujesz swoje życie na ziemi. Na niczym więcej. Nie na mrzonkach, nie na iluzjach.
Nie na tym po prostu, że Pan przyjdzie i coś ci tam w ogóle zrzuci tą, wiesz, dodatkową rynną taką, rozumiesz? Specjalnie dla słabych, taka rynna w Biblii. Dla tych, co nie przyjmują łaski, nie korzystają z mocy, ze swojego potencjału, to jest taka specjalna rynna. Rozumiecie, o co chodzi? Tutaj zrzucimy im jakieś ochłapy, żeby przetrwali. Czasami to w ogóle ludzie tak myślą. Jakieś ochłapy tutaj spadną. Panie, spraw chociaż, żebym miał na jedzenie. Panie, spraw chociaż. Jak nie na całe, to tak na pół. Bo jestem tak silny, że pół głodu wytrzymam, ale żebym tak przeżył, Panie. Panie, no to chociaż do jutra, żebym przeżył. Boże, mój miłosierny. Ja on przeżył do jutra, to sobie, dziękuję Ci, Panie, że do dzisiaj przeżyłem. Ja sobie myślę, co za głowa. To dziękuję Bogu, że on od wczoraj do dzisiaj przeżył. A co to jest? Wojna nuklearna? Przecież to jest człowiek XXI wiek, centrum Europy. Jak tu można nie przeżyć z dziś do jutra? Tu można być człowieku ostatnim, kurczę, bankrutem. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj w ogóle jest trudno umrzeć. Trudno umrzeć w tym kraju. Trudno umrzeć. Rozumiesz? Jak tu umrzeć? W ogóle rozumiesz. Tu teraz, tu nikt cię nie pobije. Tu rozumiesz. Tu ciężko dzisiaj. To jeszcze w latach 90. było łatwiej umrzeć. To cię jakoś ktoś gwałcił, to ktoś pobił, rozumiesz? Się? Nie. Dzisiaj idziesz po nocy, masz tu chodzić, rozumiesz, nie gwałcą, nie biją, kurczę, człowieku, nawet ci dylesz jacyś dziwni, kurczę, wiesz, o co chodzi, no, gejowskie agencje, wszystko, kurczę, dzisiaj jest inne, rozumiecie, o co chodzi? Ciężko obrzeć. A chrześcijan mówi, ciężko żyć. Panie, daj mi przeżyć do jutra. A potencjał, a łaska, a dalej. A to Boże, no wiem, ja wszystko wiem, bo ja chodzę do Kościoła Mocy, ja wiem, ale... I lecę do tej rynny dla dziadów, taka święta rynna dla dziadów. Rozumiem, i dziadują człowieku, i dziadują. Kawałek chleba, kawałek relacji mi daje. Niech ktoś mnie przytuli, tu wszyscy. No tak! Rozumiecie, aż to żałosne jest, ja to rozumiem, no, ale musimy do tego tak podejść, no to żałosne. Potencjał, łaska, dary Ducha Świętego. Kurczę. Niedowartościowanie, przyjaciele. To zbyt nisko na siebie. To jest definicja niedowartościowania. Zbyt niska ocena siebie. Tego rodzaju niska ocena siebie powoduje, że człowiek Boży nie jest w stanie skutecznie żyć i skutecznie służyć. Bo nie docenia siebie. On mówi, co to za potencjał mam. A ta łaska to też tak przereklamowanie dawa. Najważniejszą sprawą jest, jeśli chodzi o skuteczność życia, wiedzieć, co się ma. Być świadomym tego. Świadomym. Ja się rano budzę, jestem świadomy. Ja się nie obudziłem się nieświadomy. Nie miałem zachwiania osobowości, nie uważałem, że jestem chomikiem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie miałem czegoś takiego z rana. Wstałem rano. Byłem w pełni świadomym człowiekiem. Wiem, co mam. Wiem, co mam. Wiesz, co masz? Musisz zobaczyć teraz. Czy wiesz, co ty masz? W pełni świadomy się śpiewałeś. W pełni świadomy. Świadomy tego, co mam. Świadomy tego, co posiadam. Ewangelia Jana 8:14. Ja sam świadczę o sobie. Świadectwo moje jest pewne, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Dlaczego on świadczy sam o sobie i mówi, świadectwo moje jest pewne? Bo wie, skąd pochodzi i dokąd idzie. Jezus był zupełnie świadomy zarówno swojego potencjału naturalnego, jak i obdarowań ponadnaturalnych. Czemu on był świadomy? Bo on wiedział,
że od Boga pochodzi i do Boga idzie. Jak człowiek wie, a powiem ci teraz, że ty to masz, to samo. Wiesz, że się na nowo narodziłeś, bo w ogóle, że się urodziłeś fizycznie, to zakładam, że wiesz. Rozumiem. Rozumiem, bo to skąd pochodzę? Wiem, o jestem. Rozumiesz, jestem. Ale czy wiesz, że jesteś na nowo narodzony? No wiesz. Wiesz, że idziesz do nieba? Wiesz, masz to, co on. Wiedział, skąd pochodzi i dokąd idzie. I to pozwalało mu, tak, być zupełnie świadomym. Na czym to się ludzie skupiać? Czemu to się mamy skupiać nad tym, co będzie? Zastanawiać się, jak będzie. Już nie mówię o tych grupach, które rozpatrują, co było. Już te grupy zostają, bo ja to rozumiem, że to chyba podległo pokucie ogólnej. Tak, spowiedzi tej, jak to się nazywa? Powszechnej. Spowiedź powszechna ogarnęła, co było. Ale załóżmy, że największy problem jest taki, że to, co będzie. Nieważne w ogóle, co będzie. Przestań się zastanawiać nad tym. Zacznij rozpatrywać swój potencjał. Zacznij rozważać swoje zdolności boskie. Zacznij rozważać dary Ducha Świętego w tobie. Zacznij myśleć o swojej osobowości. Nie masz co robić? Załóż te zeżyt i się rozpisz. Rozpisz sobie swoją osobowość. Rozpisz się, weź się, naucz siebie na pamięć. Ty nie ucz się wersetów na pamięć, nie jesteś baptystą, nikt się nie będzie pytał. Rozumiesz, o co chodzi? Na spotkaniach. Nikt. Tak? Co mówi Pismo? Tak? Czy Świadkiem Jehowy? Muszę znać, bo to się bierze kasy. Tylko jesteś człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha i ty masz zgodnie z Bożą myślą poznawać. Rozpatrz siebie. Rozpatrz swój potencjał. Obejrzyj swoją osobowość. Rozpatrz swoje talenty. Bądź w tym odważny. Rozumiesz? Zrób te rzeczy. Rzymian 12:3. Nie rozumieć o sobie więcej niż należy rozumieć. Nie rozumieć o sobie więcej niż należy rozumieć. Musisz o sobie rozumieć tyle, ile jest ci potrzebne do zwycięskiego życia. Wiesz, co ty masz rozumieć? Tyle, ile ci jest potrzebne do zwycięskiego życia. Nic więcej, nic więcej. Po co ci wiedzieć różne rzeczy? Po co ci dłubać w różnych rzeczach? Po co cię interesować się sprawami? Po co ci to w ogóle? Osobowości proste mnie szybciej zrozumieć. Osobowości złożone będą miały tutaj trudność, bo one żyją ideami. Miałem osobowość złożoną i musiałem się uprościć. Rozumiesz? Ja miałem ideę. 18 tysięcy idei. I że się dzieliłem nimi z innymi ludźmi. I się dziwiłem, że nie rozumiem. Rozumiesz? I każda rzecz była przeze mnie podzielona na kawałki. Po co? Twoje tak to twoje tak, twoje nie to twoje nie. Co innego jest od złego. Złe używanie osobowości złożone to grzech. A rozważaj w prostocie twoją osobowość. Znaj siebie. Poznaj siebie. Weź sobie iść na randkę ze sobą. Rozumiesz, o co chodzi? Kup sobie dobry obiad, usiądź sobie, rozumiesz, o co chodzi i rozważaj sam siebie. Postaw sobie telefon naprzeciwko siebie, rozumiesz, taką sobie zrób terapię, postaw telefon w tej restauracji. Rozmawiam, no. Tak, gdzie już się wyobrażacie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, telefon sobie postaw, porozważaj sobie, jestem taki. Można. Chodzi o to, że wiecie, dlaczego wam to tak pokazuje, bo ludzie tego nie robią. Ludzie się w ogóle nad sobą nie zastanawiają. Nad kimś się zastanawiają. Ludzie się zastanawiają nad kimś,
i próbują ogarnąć Boga. I to jest mistrzostwo świata. Boga próbują ogarnąć. Boga, Boga, halo, ludzie Boga próbują ogarnąć. Rozumiecie, o co chodzi? Boga. Czy nikomu nie udało jeszcze? Nie, ja ogarnę. Ja będę ten pierwszy. Się dowiem, co tutaj zrobi, co myśli, jakie ma plany. Siebie ogarnij, siebie. Kto ty jesteś, jakie masz talenty, w czym ty jesteś dobry. A w czym ty jesteś słaby? Jak jesteś słaby, to się nie zabierę. Po co to zabierasz? Ale tutaj ja wierzę, zaraz, stój! Jakiej wierzę? Co ci do głowy przychodzi zaraz już? Widzisz, że słaby w czymś jesteś w ogóle od strony swojej osobowości, to infrastrukturę wiarą zbuduj do tego, a nie próbuj w wierze przeforsować tego zjawiska. Ludzie mają, kurczę, osobowość taką, słuchaj, ja się wchodzę w każde społeczeństwo, w każde. Ja w ogóle nie potrzebuję kogoś znać. Ja w ogóle wchodzę w jakieś środowisko, ja natychmiast się tam zagospodaruję. Natychmiast. Rozumiecie? Więc w ogóle bez różnicy, gdzie ja w ogóle się znajdę. Ja w tym środowisku się oddaję wiedzę, ja będę szczęśliwy w tym środowisku. A ktoś inny nie ma tak. Ktoś inny jest bardziej taki trochę samotnik, trochę lubi tak w ogóle, no, lubi społeczeństwo, ale w ogóle lubi tak też bardziej sam być. No i tak jak gdzieś wchodzi, to się musi zaklimatyzować, to potrzeba mu no, dłuższego jakiegoś startu. I teraz taki człowiek będzie próbował przez wiarę zrobić to, co ja. No proszę cię bardzo. Jak ja się w ogóle w tym nie męczę, rozumiesz, o co chodzi? Nie męczę się. Ja wchodzę i płynę w tym. Wchodzę, płynę. Poszliśmy z Agatą, nie wiem, na bazar tam w Izraelu. Mówię, idziemy kupić sobie wędlinę. I Agata się od razu śmieje, bo ja od razu tłumaczę, że ja znam wszystkie języki świata. Więc ona mówi, ile znasz tym? Ja tak po izraelsku to będę zaraz rozmawiał. Wszedłem, stoi tam Arab, czy to nie wiem, kto to był, czy tam Żyd. Bez problemu się dogadaliśmy. Czy czego? To się nazywa łaskę, wykorzystanie łaski. Jak ktoś cię z litości obsługuje na końcu świata, to łaska. O to tu chodzi. Hello, mister. To you from 1, 2, 3, żeby plasterki liczył. Wiesz, o co chodzi. Liczy. Cztara, czy żeby koń by tam stał, by mi dał. Wiesz, o co chodzi. Bo ja się w tym znajduję jak ryba w wodzie w tym wszystkim. Wiesz, jest w porządku. To jest ten ja, moja osoba. Nie? I wróciliśmy z wędliną, ze wszystkim szczęśliwi, uśmiechnięci, zero bóla, wiesz, o co chodzi. Żaden problem. Ja w domu mówię pełną angielszczyzną, a stara się za głowę trzyma. I powiem pani, mówię od angielskiego, powiem, co ty robisz. Wchodzi nauczycielka od angielskiego, która jest najlepszą nauczycielką na naszym terenie. Co najlepsze, ja z nią wymieniam różne informacje po angielsku też. I ona mówi, ależ pan ma akcent, ale guru do mnie mówi. Guru, masz akcent? A to jest moja osobowość. A ktoś nie ma. I nie próbuj być taki przez wiarę, bo to ci się nie uda. Ty wiarą odłóż swoją osobowość. Ty sobie zbuduj infrastrukturę tam, wiarą. A nie chciej być taki jak drugi. Rozumiesz? Tu jest napisane jak fu. Nie rozumiej o sobie więcej, niż należy rozumieć. Ludzie chcą koniecznie więcej o sobie zrozumieć. I kręcą się koło siebie, kręcą. Ja mówię, weź się zaakceptuj. Taki jesteś. W duchu, duszy, ciele, proszę bardzo, taki produkt. I często ludzie mówią, a to nie mogę, to no możesz zmienić. Ludzie, możecie wszystko zmienić. W ramach swojej osobowości, w ramach swoich talentów. Rozumiecie? W ramach. Bezpieczny Izrael w granicach swoich. Rozumiesz? Nie iluzyjnie myśleć. I 20 lat mówi, wierzę o to. Nie, no nie wierzysz. Tam grama wiary nie ma. Grama wiary.
Ty jesteś wycofany, lękliwy i boisz się zaakceptować siebie. A nie wierzysz o coś. Jakbyś wierzył, to byś dawno miał. Co ty myślisz, że u Boga to te 20 lat? Proszę cię, no Bóg się nie starzeje, ale ty tak. I on w ogóle to doskonale wie. Czujesz klimat? Jezus miał 3,5 roku służby, jakby próbował 20 lat w wierze trwać o coś. Cholera, nie, krzyż by się nie udał, pusty grób by się nie udał, nic by się nie udało. W niebo wstąpienie by się nie udało, nic by się nie udało. Byśmy mieli porażkę. Byśmy musieli być pod zakonem, się obrzezać, koniec. Wszyscy. Można mieć. Tyle. Oryginał mówi nie rozumieć tego obok podstawowego rozumienia. Czyli jest to podstawowe rozumienie określające twój potencjał, twoje zdolności, które otrzymałeś od Boga poprzez łaskę, dary Ducha Świętego. I jest też te chore, patologiczne myślenie obok. I ten werset o tym mówi, nie myśl obok, obok. Tutaj myśl, nie obok. A chrześcijanie obok myślą. A może ja jestem powołany przez Pana na piosenkę narodową. Aż ty słuchu nie ma. A się potem modlił, by to miał. Jak to będziesz się modlił, będziesz miał słuch. A w ogóle interesowałeś się kiedyś muzyką rockową? Nie, ale się tym modlił, się zainteresuje. I werset jeszcze przytacza. I świadectwa. Rozumiesz? Bo Pan daje chcenie i wykonanie. Pan mi da chcenie, a potem wykonanie. Spotykasz go po roku, śpiewasz rockowo? Nie, trwam w wierze. Człowieku. Rozumiem. Po co? Ja nie rozumiem. Musisz rozumieć, co masz i nie interesować się tym, czego nie masz. Rozważaj to, co masz i nie interesuj się tym, czego nie masz. Rozumiesz? Nie mam pewnych rzeczy. Na przykład nie jestem czarnym kaznodzieją w ogóle z Kentucky. Na przykład. A pewnie by mi to pomogło w życiu. Nie jestem. I nie załatwię tego przez wiarę. Rozumiecie? No nie. Ja nie mogę teraz iluzyjnie myśleć, że to jest jednak możliwe i ja tam rozkręcę taką służbę. Bo nie rozkręcę takiej służby. Inną służbę rozkręciłem. Taką, która jest zgodna z moim potencjałem, z moją partią łaski, tak to powiem, z moją porcją łaski, którą mam i z moimi darami Ducha Świętego. Taką służbę sobie rozkręciłem. Takie życie też prowadzę. Nie inne, takie. Ktoś ma inne, a ja mam takie. Ja jestem szczęśliwy w tym życiu i nie zamierzam interesować się, rozumiesz, że on jest szczęśliwy w tamtym życiu. Nie będę się tym interesował, bym kociej mordy dostał, rozumiesz? Nie będę się interesował takimi rzeczami. Nie będę się interesował. Bo to jest jego sukces. To jego potencjał. To jego porcja łaski. To jego, nie moje. Ja mam swoje. Ewangelia Jana 1,22. Co powiesz sam o sobie? Pyta cię świat. Co powiesz sam o sobie? Już od dziś zacznij analizować swój potencjał i twoje obdarowania. Już od dziś zacznij to robić. Wiedz o tym. Powiedz, Boże, otwieram się na tą wiedzę. Na tą sprawę. Przestaje się interesować różnymi rzeczami. Jeżeli diabeł będzie ci pukał do ucha i mówił, hej ty, cwaniaczku,
Ty to nic nie masz od Boga, ty się urodziłeś pusty jak bęben turecki. Ty nic nie masz, nic nie masz. Ty potencjału nie masz. Przecież tak mówi diabeł do ludzi. Ty nic nie masz, nie masz talentów. Talentów nie masz. Jak to nie mam talentów? Ludzie, weźcie sobie, zróbcie test. Pomyśl sobie tydzień o twoich talentach. Zobaczysz, że trafisz na coś, że jest, masz szczególne umiejętności jakieś. Ty je masz, jakieś szczególne umiejętności. Znajdź te szczególne umiejętności. W czym jesteś dobry? Co potrafisz? Jak diabeł ci będzie mówił do ucha, rozumiesz, takie rzeczy, to nie będzie ci mówił w ogóle swoją wielką, czerwoną, piekielną mordą, tylko ci będzie mówił przez twoje niedocenianie się. To będą takie subtelne myśli w głowie. Nie, no ja tu tak nie mam takich talentów, takich, no, takich nie mam. A jakich takich? Czyli już porównujesz się. Już masz jakąś taką listę talentów, tak? Ten jest taki, ten jest taki, ten ma to, a ty masz co? Co ty masz? Co masz ty? No ja to tak nic tam za bardzo, tylko tak, no, może jedna, dwie rzeczy, ale tutaj jedna, dwie rzeczy to jest istotne, ta jedna, dwie rzeczy. Jedna, dwie rzeczy. No tak, bo to tak zawsze jest, że no, że jak ja zawsze tam komuś coś powiem, to ktoś mnie posłucha na przykład. Ty rady mówię. Tak, masz takie coś? Masz takie coś, że ty komuś doradzisz, ktoś cię posłucha? No tak, to tak. No ja tam zawsze tam wiem, co komu powiedzieć. Nawet tam ze świata ludziom tam. Aha. I nie masz talentów, tak? Wow. Są ludzie, których nikt nie chce słuchać. W ogóle znacie ludzi, których nikt nie chce słuchać? Są ludzie, których ja nie mogę słuchać 30 sekund. Ja się męczę, jak ich słucham. Od razu. Od razu jestem zmęczony. A są ludzie, których mogę słuchać. Rozumiesz? Słuchaliście 5 księdza Natanka? Natanek taki. Tak. Miły gość. Tak. Posłuchajcie, on ma absolutny brak talentu do tego, żeby kogoś przekonać na poziomie argumentacyjnym. Jest mistrz te argumentacji. On jest mistrzem, ksiądz Natanek. On w ogóle mówi coś i on tam podaje sprzeczne tezy. Rozumiecie, o co chodzi? Ale co muszę powiedzieć? Wybitny talent. Jeżeli chodzi o przekazanie ludziom abstrakcji, tak? W taki sposób, aby ją przyjęli jako pewnik. Mistrz! No mistrz! Rozumiesz? Demagog. Mistrz demagogii. Ksiądz tam. Jakim on przekonaniem, ja się ostatnio przyglądałem, on mówi, stoi w ogóle, wali ręką w ten stół tam pro ciebie. Jeszcze raz mówię. Żaden protestant nie wejdzie do nieba. A ty stali, amen, amen, amen. On jest tak tego pewny, spojrzałem mu głęboko w oczy, że z tym dupą wie, tak on naprawdę tak myśli. A jaki ma talent, żeby to przekazać. Jak on by to przekuł na inne sprawy człowieku. Jak on by się za handel wziął. Człowieku. Jak on by się wziął za handel, człowieku, ja on by wszystko sprzedał. Rozumiesz? On bez ręki rękawiczki by sprzedał. Wszystko. Z taką, bo to jest talent. Źle użyty, ale talent. Natomiast jeżeli chodzi o talent, o argumentację logiczną, nie ma w ogóle. Nie zawężajcie nawet o talentów do jakichś tam w ogóle sfer, które gdzieś tak widzicie. Patrz, co jest w tobie ponadprzeciętne. Może być jeden człowiek na przykład w życiu, na którego tylko ty wpływasz, nikt więcej. Masz talent do tego, żeby wpłynąć na tego człowieka.
No tylko Ciebie słucha, nikogo mnie nie słucha. Więc najpierw, że najmądrzejszy, najpierw pierwszy po Bogu, ale Ciebie słucha. Co to jest? Talent masz taki. Taki talent do życia tego człowieka. Wykorzystaj to. Zrób robotę z tym. Ty nie wiesz, co on zrobi. Rozumiesz? W powołaniu też o tym pisałem, że w ogóle o apostole Andrzeju pisze tylko jedną rzecz napisali, że Piotra przyprowadził do Jezusa. Koniec jako apostoł. I nic więcej nie ma. Czego nie wspomina w Biblii. Nie ma tam, że tam Andrzej kogoś nawet łapał, jak upadał pod mocą. W ogóle nie ma takiej rzeczy. Zauważmy, co nie jest. Andrzej ginie w ogóle w czeluściach Biblii. Rozumiecie? Ale przyprowadził Piotra. Rozumiecie? Człowiek powołany do przyprowadzenia Piotra. Miał odpowiednie talenty, żeby przekonać swojego brata Piotrka, że w ogóle Jezus jest Mesjaszem. Wziął go przekonał. Wziął go przyprowadził. Piotr zrobił robotę później, tak? A Andrzej zniknął. Ale Andrzej był mega szczęśliwy na 100%, jak sobie chodził, łapy wkładał w kierman i patrzył, jak jego brat Piotrek przyprowadza do Jezusa tysiące ludzi, tak? Rozumiesz? Tam się nawracali w dniu pięćdziesiątnicy, rozumiesz? A Andrzej w międzyczasie przerywał mówienie innymi językami i pukał gościa w bok i mówił: a mój brat, jak o tego nauczyłem? I o to chodzi? Szczęśliwy człowiek. Wykorzystał to, co miał, odpowiednio. Okej? Okay? Nie był Piotrem. Był Andrzejem. Rozpoznał swój potencjał. Rozpoznał swój talent. Wykorzystał. Był szczęśliwy.